Dziewięć ekip kolarskich stanęło na starcie międzynarodowego wyścigu o Puchar Burmistrza Wyszkowa, który rozegrany został 7 września 2014 roku. Wyścig jak wyścig, ale jaka jest różnica w rozgrywaniu zawodów wieloetapowych od królewskich klasyków? Najlepszy kolarz wśród gawędziarzy, najlepszy gawędziarz wśród kolarzy. Wicemistrz świata, mistrz olimpijski, Tadeusz Mytnik. Tadeusz, dzisiaj w Wyszkowie klasyk. Powiedz, jak trudnym wyścigiem jest klasyk w porównaniu do wyścigów wieloetapowych? No, klasyk to jest specyfika, tak, każdy jeden światowy klasyk o tym też mówi i te nasze klasyki, które są w Polsce organizowane, są na tym samym podłożu, więc zawodnik musi być na jeden dzień bardzo skoncentrowany, przede wszystkim musi być dobrze przygotowany na wszystkie ataki, bo jest dużo ciekawych rozgrywek na takim właśnie jednodniowym wyścigu i ten, który chce się liczyć w końcowym wyniku, dobrym wyniku, musi być naprawdę skoncentrowany, musi przede wszystkim wiedzieć, że każdy atak albo być w tym odjeździe, albo próbować swojej możliwości, swojego ataku, jeżeli przyjechał wyraźnym takim założeniem, że chce wygrać ten wyścig. Czesi, Węgrzy, Białorusini, Litwini, Słowacy, Ukraińcy oraz oczywiście polskie drużyny na czele z renomowaną ekipą CCC Polsat Polkowice zapowiadały emocjonującą rywalizację. Po 10 latach ściganie wróciło na ulicę Wyszkowa. Wśród drużyn wystawionych do wyścigu znalazły się także ekipy Legii Warszawa oraz wyszkowska TRW, która w szczególnie gorący sposób została przywitana przez kibiców. Po prezentacji i podpisaniu listy startowej czas przyszedł na młodych adeptów dwóch kółek. Tłumnie stawili się do prezentacji, by za chwilę stanąć na linii startu, ale o tym za chwilę. Wskakuj na podium, proszę bardzo, wskakuj na podium, wskakuj na podium, proszę, wprowadzamy oto przyszłe gwiazdy światowego kolarstwa, prosty z Wyszkowa, już na pierwsze podium, ale scena jest zamożna. O, jak przeżywają, proszę, a potem oni wystartują i będą przeżywać pierwszy smak sportowego sukcesu. Czas stawić się na starcie. Kolorowy peleton zaczął formować się pod budynkiem Domu Kultury, gdzie usytuowana była linia startu i mety oraz lotnych finiszów i premii. I wystartowali. I życzymy im szczęścia, powodzenia. Niech wygra najlepszy. No chciałoby się, żeby wygrał Polak. 9 ekip zagranicznych. Kolarze pojechali na trasę pierwszej pętli, a tymczasem do rywalizacji stanęły dzieci. Machnięcie flagą i start! Dwójka najmłodszych kolarzy tak zatraciła się w sportowej rywalizacji, że nie zauważyła, jak wpadła na linię mety. Fotokomórka nie była w stanie wyłonić zwycięzcy, zatem przyznano dwa pierwsze miejsca. Obsługa musiała gonić młodych sportowców, bo niechybnie zajechaliby przynajmniej do Turzyna. Interweniował nawet międzynarodowy sędzia kolarski. Osobiście był pod wielkim wrażeniem tak zaciekłego pojedynku. Do rywalizacji stanęli nieco starsi kolarze. Tu szybkość była większa i nie było już problemu z wyłonieniem zwycięzców. Na starcie wyścigów uczestników podzielono na grupy wiekowe. Startowali i chłopcy, i dziewczęta. Ile szczęścia i radości dostarczyli sobie i swoim rodzicom, mogli zaobserwować ci z mieszkańców, którzy w słoneczne niedzielne do południa przyszli na ulicę Prostą. Na kolarskie talenty szczególną uwagę zwracali organizatorzy wyścigu. A nuż jest wśród nich drugi Szurkowski, Mytnik czy Majka. Zadawali sobie pytania. Jest wynik, to i musi być puchar. Najmłodsi mieli jeszcze problemy z prawidłowym podaniem ręki w podzięce za gratulacje złożone przez burmistrza Mroza, ale co tam, lewą czy prawą, nie o politykę w tym momencie chodzi. W każdym bądź razie byli mocno stremowani odbiorem swojego pierwszego trofeum sportowego i dumnie pomaszerowali z nimi w objęcia rodziców. No i na koniec to, co kolarze lubią najbardziej. Całusy od hostess na podium.
to jest to, czego nie zapomina się do końca kariery. Wspólne zdjęcia na koniec rywalizacji i już przenosimy się na trasę wyścigu. Atakowała, jest tam Patryk Tabor, numer 33, Jarek Kowalczyk, numer 82 i Tomasz Kędysz. I ta trójka znakomicie cały czas, przyciskając na podały, ma przewagę najpierw 15-20 sekund. W tej chwili był to ostatni komunikat, minuta 15 sekund. Tam bardzo mocno z peletonu atakuje znowu młoda drużyna Chrobrego Głogu. Zobaczymy, czy uda im się, ale podejrzewam, że ta trójka przyjedzie, dwóch Polaków i Słowak na czele wyścigu. Oni zameldują się tutaj na mecie tego okrążenia. Wyszków wraca zatem do tradycji kolarskiej. Przez miasto przejeżdżał kiedyś m.in. wyścig pokoju, którego organizatorem w przyszłym roku będzie prezes Romański, jak i też Tour de Pologne. Rowery w Wyszkowie mają swoją pozycję. Ilość wycieczek turystycznych, a także zawodników biorących udział w różnego rodzaju zawodach jest naprawdę duża. A i infrastruktura w postaci ścieżek rowerowych zachęca mieszkańców do zmiany środka lokomocji, jadąc na przykład po zakupy. Wszystko kręci się na dwóch kółkach. Panie Pawle, marzenie o wyścigu w Wyszkowie wreszcie się spełniło. Tak, spełniło się, no bo ja zawsze mówię i podkreślam, ostatni wyścig to był 10 lat temu, memoriał Andrzeja Trochanowskiego. Zawodnicy podczas wyścigu mieli do pokonania 6 22-kilometrowych rund wiodących drogami dookoła Wyszkowa oraz 3 rundy po 3300 metrów już na terenie miasta. Od pierwszej rundy uciekała grupa kolarzy. Początkowo 4, później już 3. Między sobą rozstrzygali lotne premie, w tym tę poświęconą pamięci Stanisława Dzięgielowskiego. W kolarstwie jest pełna 6 kilometrów do zakończenia rywalizacji. 50 sekund straty i mamy tutaj znakomitych zawodników i jest peleton prowadzony także przez kolarzy ekipy CCC Polsat Polkowice. To Jacek Morajko na czele peletonu. Rozpocznie się wielki finisz. I już jest dwóch Polaków na czele. I Tomek Kiedyś i Jarek Kowalczyk. I zgubili tego dzielnego Słowaka. Ależ teraz niesamowite tempo rozkręca Tomek Kiedyś. Na kole mamy Jarka Kowalczyka. Taka turowa rywalizacja. Kiedyś czy Kowalczyk? Kowalczyk czy Kiedyś? Na metę wyścigu dwóch zawodników padło niemal równocześnie i o miejscu musiała zadecydować fotokomórka. Wyścig wygrał ostatecznie Jarosław Kowalczyk. Drugi był Tomasz Kiedyś, a trzeci Patryk Tybor. Jarka Kowalczyka. I proszę, ależ walka piękna. I z 55 numerem Wiktor Wrażer. I walka z peletonu. I piękno kolarstwa. Rozciągnęło się na to wszystko na ostatnim okrążeniu. Dzisiaj wielką popularnością i wręcz aplauzem rodziców cieszyły się wyścigi dzieciaczków, tych najmłodszych. No właśnie przed każdym wyścigiem, czy Memoriał Kowalczyka, czy Puchar Złowic Karpackich, to zawsze robię dla młodzieży. Od lat 4 do lat na przykład Suchej Beskidzkiej to do 60 lat. Jeżeli w przyszłym roku uda się zorganizować ten świetny klasyk po raz drugi w Wyszkowie i uda się zorganizować wyścig dla oldboyów, to pana prezesa Romańskiego zobaczymy na starcie? Zobaczycie. No to trzymamy prezesa Romańskiego za słowo. Jeżeli pan prezes stanie na linii startu, to i ja wezmę udział w tej rywalizacji, powiedział nam po wyścigu burmistrz Nowosielski. A my podpowiadamy pomysł. Panowie, może nie tak kto szybciej, ale kto dłużej pokona dystans, na przykład 100 metrów. Wszystkim kibicom Wyszkowa podziękować, żeście kibicowali takim pięknym wyścigu. No. I dlatego, panie burmistrzu, serdecznie dziękuję bardzo. Jako członek nawet, ale powiem nawet. Społeczność jest najważniejsza lokalna. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Wyszkowa. Zapraszam Was, drodzy mieszkańcy i okolice, i Waszego miasta. Zapraszam Was na ścieżki rowerowe. Korzystajcie z rowerów, bo to jest naprawdę samo zdrowie i możecie sam z sobą przebywać na takim danym odcinku, który sobie zaplanujecie. I trudno nie zgodzić się ze słowami mistrza. Wyszków na rowery. No i do zobaczenia za rok.